W życiu człowieka 50 lat to taka konradowska smuga cienia, ale dla uczelni to jest wspaniały wiek. Za sobą, tak jak Politechnika Opolska, mamy już bagaż doświadczeń. Jest renoma, naprawdę niesamowita renoma. W gronie uczelni technicznych Polski Politechnika Opolska jest znakomicie postrzegana. Jest nowoczesna, ciągle się zmienia, tworzy nowe kierunki, tworzy nowe specjalności. Wychodzi na zewnątrz, wychodzi na rynek międzynarodowy. Z tej okazji 50-lecia od całej społeczności, wszystkich uczelni, konferencji rektorów uczelni technicznych, życzymy wszystkim pracownikom i studentom Politechniki Opolskiej wspaniałych sukcesów, szczęścia osobistego i humoru na co dzień. Szczęść Boże na kolejne 50 lat. Jak zaczynałem, to Politechnika Opolska, która miała parę lat dopiero, miała powierzchnię dydaktyczną 20 tysięcy metrów kwadratowych. Jak odchodziłem na emeryturę, 72 tysiące. To się z niczego nie wzięło. To między innymi była aktywność i w ministerstwie, i wobec władz miejscowych, i przede wszystkim nasza aktywność z gronem dydaktycznym i z pracownikami uczelni. Ale wartało. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że 6 lat już nie służę uczelni, ale jeszcze miewam sny, że jest tyle zadań jeszcze do zrobienia i śni mi się, że idę na kolejne studia podyplomowe, żeby dowiedzieć się i nauczyć, jak lepiej i sprawniej. Te 50 lat naprawdę ciężkiej pracy całego środowiska i mówię tutaj nie tylko o środowisku naukowym czy akademickim, bo kiedyś nie było przecież, ale mówię przede wszystkim o tych włodarzach tego terenu, spowodowała, iż Politechnika Opolska dziś naprawdę ma swój trwały, ustabilizowany i bardzo ważny punkt w krajobrazie akademickich uczelni Polski, Europy i świata. Jest takim świadectwem, że już coś się skończyło. Może też jest takim świadectwem, że coś się zrobiło, ale jak śpiewał pan Andrus, no ten czas zabrał mi trochę lat, ale chyba też trochę coś dał. Chociażby dał tą statuetkę i to nazwisko wyczytane na estradzie. Oczywiście to jest szalenie przyjemne, że firma pamięta o ludziach. I w czasach takich jubileuszy, jak i poza nim, bo nie będę ukrywał, nie chodzi tutaj o chwalenie się, ale też firma pamięta o tych ludziach, między innymi o mnie, nie tylko z okazji takich właśnie jubileuszy. I to jest chyba wspaniałe w dzisiejszych czasach, kiedy goni się za różnymi rzeczami.